Cześć, ja jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Above Snakes. W poprzednim odcinku odkryliśmy już parę plansz, znaczy kawałków mapy. Dokładnie mam ich 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ostatnie, co by odkryte zostało, to jest jezioro. I mamy się w nim napić wody. O. A to brudna woda. Dwa. Trzy. Mam nadzieję, że będzie można zrobić ją jako czystą po ugotowaniu. Zaraz pójdziemy to sprawdzić. Dobra, bez paliwa. Brudna woda. Ugotuj. No i super. Jeszcze dołożymy 3. Dobra, i będzie woda na wyprawę. Mam jeszcze ulepszyć swój stół roboczy i odnaleźć zagubiony prowiant. Dobra, zobaczmy ten stół roboczy. No właśnie, brakuje nam wosku pszczelego. A żadnych nowych plansz nie możemy otworzyć. Więc trzeba iść pozwiedzać. Tu w obozie byliśmy. Może ja go trochę pozbieram. Jak zwykle. Głodni nie jesteśmy. Pić się jeszcze też nie chcę za bardzo. A czy mogę skosić to? No popatrz. Ja nie muszę ich tak zbierać. Zobaczmy na następnym. Raz, dwa. A, dwie wypadają. To lepiej zebrać, a potem jeszcze skosić i znowu ten diabeł. Spróbujemy go bezwładnić jakoś. Unik. Unik. O, jest. W poprzednim odcinku on się zawiesił. Nie dało się nic z nim zrobić. O, kościana siekiera. Super, zaraz zobaczymy, co my na nią potrzebujemy. Aha, 3 kości, 1 lina. Linę na razie nie wiem też skąd wziąć. O, pułapka. Jakby da się. Nie da się. Ale da się pewnie postawić tą pułapkę w tym rejonie. O, jeszcze sztabka cyna. Myślałem, że to dostałem, a to schemat tylko. O, pszczoły. Czekamy. Jak ją wziąć, trzeba sprawdzić. Nie. Trzeba raczej zlikwidować. No, co ze zdrowiem? Nie mam. A czy mam schemat na jakiś łuk czy coś? Tu są wytwarzanie. To jest wszystko poukrywane jeszcze póki co. Dobra, to zbierzemy jagody. Albo może przy ognisku odpocznie i się zregenerujemy. Gdzie to jest?
Co ja tu teraz zrobiłem? A, bo ja sobie obróciłem. Okej. I postoję chwilę. To tam się zacięło. Aś tam. No chcę jakoś te pszczoły sobie tutaj zlikwidować. Dostaniemy wosk pszczeli wtedy. Tym kilofem raczej nie. Tu były te pszczoły. No tak. To się... Jak podchodzę, to się nic nie dzieje. A może się uda szybko je skosić. Udało się. Super kłody, wosk pszczeli, dwa miody. Ale nasze zdrowie jest do... Ta, zdrowa, niczego ci nie brakuje. A, to pewnie chodzi o zdrowie, zdrowie. Dobra. Zobaczymy, co z miodu można zrobić. Jeszcze się pali. Mamy jedną kłodę. Zróbmy miskę czarnych jagód. Dobra. Odłożymy to. Ugotowany posiłek, ale to... Nie. Nie będę marnował. Do tego wosku pszczelego mamy 1 na 3. Dobra, możemy otworzyć nowy kawałek świata. Wymaganie, badanie kartograficzne to sprawdzimy, może będzie akurat to, co potrzebne. Już jest noc. Równiny Preria, a tak, to miało być. To weźmy 3 kamienie. Oj, nie tym. I badamy kawałek świata. Równiny Preria. Tu nie można, tu nie można. Tu nie można, ale chciałbym, żeby zaczynało się w ten sposób. No tu ustawmy po tej stronie. Super. Odpoczynek to już wiemy. Oj, nowy kawałek świata znowu. Dobra. Odpoczywamy. I przy okazji sobie zapiszę. Zapisane. I tak, potrzebujemy wody. I coś zjeść. I jeszcze raz. Oczywiście miska. Misek już nie mamy. Nazbieram. Stąd.
bez koszenia. Dobra, mam 13 jagód. To nam na trochę starczy. Dobra, bez kłody. Raz, dwa, trzy. Gotuj. Raz, dwa, trzy. A mieliśmy 12 chyba. O, tu mam 4. Ciekawe. Dobra, zerknę tylko na tą prerię. Czy tam coś nam nowego wyskoczyło? Z okazji rozłupię kamienie. Topornie to trochę idzie, ale to poradzić. No i tak, i mam 5 jagód. Tam pokazywało mi, że mam jedną. I kolejny kawałek świata jest gotowy. Ale sobie go odblokuję. O! Zagubiony prowiant. 2 krzemienie. To idź. Chodźmy sobie tutaj. Okej. Dobra, zrobione. Stawiamy kawałek świata i ciągniemy dalej w lewo. Jak ta preria jest. Tam coś biegło. Się nie podoba. A, to królik tylko. Jeden potwór, drugi potwór. Dobra, życia trochę mamy. Kurde, ale oni szybko atakują. Nawet uniku się nie zdąży zrobić. Dobra, pat jeden. Krzew wanilii. I ten do nas idzie następny. Dobra, spróbuję go raz uderzyć i unik. Nie, już. Szybciej nas zaatakuje niż... Może jakiś łuk w końcu by się dało zrobić. Zgniły ząb. I kości. Dobra, to... Żeby tamtemu się nie narażać, bo jakieś... Mamy typowy klucz, mamy? Tak, mam pióro, dostaliśmy. O matko. Niech sobie idzie stąd, idź stąd. Biedak musiał zginąć, gdy wóz się przewrócił, ale to urwało mu głowę. Jak to co? Dziad u góry. Ja nie chcę martwego konia, chcę skrzynię. Skóra. To są zapasy, które stracili ocaleni. Powinnam im je zwrócić. No tak. I co? Wracamy do nich. Przy okazji zdrowie nam się odnowi. Ale kurde, znowu ciemno się zrobiło. O rajciu. Dobra. Szybkie spanie. Szybkie zapisanie. Ale spać jeszcze nie chcę, jeszcze nie ma. Typowej nocy to zdążymy może do nich dojść.
Cześć Sam. Dzięki niebiosom, to powinno wystarczyć nam na co najmniej kilka miesięcy. Mam nadzieję, że pewnego dnia wrócimy do domu, do Corps Grid. Mieliśmy tam faktorię handlową, ale nie mogę sobie wyobrazić, w jakim jest teraz stanie. Co chce drugi pan? A coś tu jest nowego? O, czaszka. Czy tu... Dziękuję za odzyskanie prowiantu. To naprawdę ratuje nam życie po tym, co przydarzyło się na tej prerii. Powiedz mu, że nie ma za co dziękować. To żaden problem. Staram się pomóc po tym wszystkim, co spotkało biednych ludzi z mojego starego rodzinnego miasta. Boże, tęsknię za nią. Przepraszam, odpływam. Zapytamy, czy czegoś jeszcze nie potrzebują. Czy mogę wam pomóc w czymś jeszcze? Widzisz, nasze namioty są dość podarte. Czy wyświadczysz nam jeszcze jedną przysługę? Musimy załatać dziury w namiotach. No, zgłódźmy się. Oczywiście, pomogę wam. Jak naprawimy te namioty? Świetnie, czy miałabyś dla nas jakiś zapasowy materiał? Jeśli nie masz tkanin, może uda ci się znaleźć trochę bawełny i je wyprodukować. Łatanie dziur. Muszę pomóc Gregowi Brownowi znaleźć materiały do łatania uszkodzonych namiotów. Czyli zbuduj garbarnię na stół roboczy 2, zbierz bawełnę, wytwórz tkaninę, garbarnię. No okej. Ale bym poszedł na te pszczoły jeszcze raz. One były tutaj. Dawać siekierkę i od razu walić. O, i beszkut się udało, super. To jeszcze jeden wosk tutaj. Tu piórko i gałąź. Pojedzie diabeł znowu. Pindalamy stąd. Którym dobrze poszedł. Szkoda, że nie ma takiej minimapki tutaj. Ja, to aż mi ciarki przeszły. Zapiszemy. I odpoczywamy. No i dobra. Napijemy się wody i zjemy sobie tych jagód trochę. W sumie jeszcze mam miód. A tak z ciekawości. Wartość od sprzedaży, żywność. A, ugotowane albo surowe. Ugotowane plus 10. A tu plus 25. No ja to lepiej. Jagody opłata się robić. Dobra. To wrócę tam. Do tych pszczół. Tam chyba były. A wydawało mi się, że tutaj je widziałem. Jak noc zapadała. Jak te dziady na nas wyskoczyły. Dobra. Standardowe jagody. I można już stworzyć kawałek świata. Ale do tego będą potrzebne kamienie. Jeszcze z jeden. O, i krzemień wpadł tam. Dobra. To idźmy do stołu kartograficznego. I co tu nam wyskoczyło? Równiny, preria.
Aha, czyli dal. Tu sama preria. Dobra. To odblokuje ten. Jeszcze jeden kamień. I odblokuję sobie tamto. No dobra, ja trochę tych kamieni sobie nazbierałem. Żeby już tu nie chodzić, nie przynudzać w kółko. I możemy sobie tak, równinny las sosnowy. Znaczy równinny las sosnowy. Albo jezioro. O. To od razu. Bo to włókna roślinne potrzebne były. Las sosnowy mamy. Preria. To też sobie odblokujemy. I to też. Dobra. To ja lecę jeszcze raz na zobaczyć, czy się pszczoły odrodziły. Nie. Nie odrodziły, więc. O nie. Ciemno się robi. Dwa kawałki świata mogę postawić sobie. To bym postawił sobie jeszcze jeden las sosnowy. Ale nie wiem, czy tutaj. Bo te gamonie mogą znowu chodzić. A, nawet nie można. A odwrócić? Też nie. Tylko tu. Dobra. I przy okazji te pszczoły zbiję. No gdzieś tu je widziałem. A, dobra, na tym drugim. I też jest ten diabeł. Akurat koło nich. To podejdziemy tutaj. No, jak się szybko je uderza, to nie zdążą zaatakować. Super. Dobra. Jesteśmy przy stole roboczym. Od razu zrobimy upgrade. Tego sobie życzą. Wybierz atut przy stole roboczym. A my ten atut wybieraliśmy sobie? Dobra. Szybka drzemka. Zapis. I odpoczywaj. Co nic tu chcieli? Dziennik zadań. A gdzie to wybrać sobie? Twórz lepsza i schronienie atuty. A. Dobra. Fortyfikacja wzmacnia twoje schronienie. Twoje maksymalne zdrowie wzrasta o 10. Łóżko z siennikiem. Łóżka z sianem są bardziej miękkie, twoje maksymalne zmęczenie i maksymalna psychika wzrastają o 15, to nie chcę niekoniecznie. Osełki ostrzą twoją broń, twoje ciosy w walce wręcz zostają zwiększone o 3. Ja bym wolał, żeby zdrowie wzrosło. Najpierw. A. Tutaj nic. Dobra, i człowiek czegoś nowego się dowiaduje. Jeszcze tylko skąd wziąć linę. Dobra, ale zbuduj garbarnię. Teraz nam się odblokowało przecież. A, brak stanowiska w zasięgu, to gdzie ona jest, ta garbarnia? Fundamenty. A, poziom drugi stołu. Drewniany stół, drewniane krzesło.
garbarnia, włókna roślinne zaraz biorę, stół czarza. O! Dobra. To wiem, co będzie w następnym odcinku robione. Łuk. O, to też możemy zrobić parę fajnych rzeczy, będzie można porobić w przyszłym odcinku. Tylko nie wiem, skąd wziąć rudę cynę, ale to pewnie będzie. Dobra. Co ja miałem wziąć? Kurde, moja pamięć. Jest kamień. Na tą garbarnię. Nie, włókna. Dobra. Dobra. Wytrzymałość zwiększona o 10. Super. Wytwórz przedmiot. Proszę bardzo. No dobra, a gdzie nam się to zniknęło? Ani tu. A, tu jeszcze można. Człowiek się dowiaduje nowych rzeczy z każdym odcinkiem. No niech z boku sobie tu stoi. A ja jestem głodny. To róbmy. Zupkę z jagód. Najbardziej się opłaca. Co robić teraz? O, tu mamy wanilię. Raz. Dwa. Nie. Nie będzie nowego przepisu. Dobra, to zjedzmy. Na full i wody. Dobra, mamy na full. Jeszcze zobaczmy pół kartograficzny. Tu mamy wszystko odblokowane, więc postawmy sobie kawałek świata. Ja bym tą prerię. Ale tu już w sumie tu mamy. Tu te potworki są. A jak wybiorę ten, mogę zrezygnować? O, mogę. Dobra, zamykamy mapę jeszcze raz. No nie wiem w sumie na razie co tu postawić, nic nam się nie odblokowało. Ale tak. To mamy. To mamy. Że tego chyba nie mamy. Dobra, to postawię tą prerię jednak. Tą pod skosem. Ale czy coś nowego tam nam wyskoczyło, to nie mam pojęcia. Dobra, zbierz bawełnę. Zostało nam. No ale to chyba wtedy na następnym odcinku, żeby już tu nie przedłużać. Powytwarzam. My jeszcze sobie stoły, krzesła, coś do domu trzeba wstawić w końcu. Więc jeśli się podobało, to zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.